ten zespół wygrał bardzo dużo, bo oprócz takiej przewagi mentalnej przed dzisiejszym meczem pokazaliśmy, że potrafimy grać piłkę ręczną. Byliśmy groźni z każdej pozycji, czy też przez skrzydła, czy też przez pierwszą linię kołowego, czy też skuteczność rzutów z drugiej linii, ruch bez piłki. To była piłka ręczna na najwyższym poziomie. Wybiliśmy, bo co będzie wicemistrzem olimpijskim, piłkę ręczną dzisiaj w drugiej połowie szczególnie z głowy. No a wejście Piotrka Wiśniewskiego pod koniec pierwszej połowy i cała druga połowa, no to normalnie brakuje mi słów. Na takim procencie zagrał, że no chyba zadzwonię zaraz do niego, mu pogratulować. Powiem szczerze, że grałem długo w piłkę ręczną i no na takim procencie może w jakichś krótkich fazach meczu można być, natomiast ten procent utrzymywał się przez dość dłuższy czas i no rewelacja. Na tym poziomie Piotrek łapał wszystko. Oczywiście jest to też związane z bardzo dobrą, agresywną obroną, która w drugiej połowie nie dopuszczała do rzutów, a jeżeli takowe wychodziły gdzieś z tyłu, no to były gdzieś na kontakcie. Sytuacje sam na sam z bramkarzem, czy to ze skrzydeł, podbudowały Piotrka i Szwedzi miałem wrażenie, że w jakimś momencie w drugiej połowie no, bali się nawet rzucać, bo Piotrek bronił praktycznie wszystko.